Cześć, witajcie w dzisiejszym po czwartej już konferencji. Tym razem było to Sony. Odpuściłem sobie e, nagrywanie odcinka przed, ponieważ szczerze nie wiedziałem czego się można spodziewać na konferencji tegoż producenta. Sony zawsze wspierało mocno nośniki fizyczne, także liczyłem trochę po cichu na zobaczenie Ultra HD Blu-raya odtwarzacza Ultra HD Blu-ray. Niestety rozczarowałem się pod tym względem. E, Sony nie pokazało takowego. Pokazali natomiast flagowca swojego Full HD, po raz kolejny już lekkie vu powiedzmy, odczuwam, ponieważ no ile można tych odtwarzaczy blu-raya zwykłego tworzyć Model UHS HD 1, bo tak się nazywa na rynek amerykański Jest to jak mówię po raz kolejny topowy blu-ray Full HD Dedykowany pod odtwarzaniem high resolution audio, także pod tym kątem, jest bardzo fajny. Wspiera DSD, wspiera różne formaty, inne dźwięku ALAK na przykład. Jest kompatybilny z różnymi słuchawkami wysokiej rozdzielczości firmy Sony. Natomiast cały czas najważniejszego, czyli ultra HD Blu-ray, nie wspiera, i nie ma zapowiedziach, kiedy może się takowy pojawić. Konferencja Sony sama w sobie była dosyć długa i że tak powiem, filozoficzna. Z produktów zobaczyliśmy między innymi aparat, którego niestety oznaczenia teraz nie pamiętam, natomiast był bardzo zachwalany za czułość na niskich jasnościach. Myślę, że będziemy mieli okazję go wziąć w ręce, bo wyglądał na bardzo ciekawy produkt. Jeżeli chodzi o line-up telewizorów, to tutaj e, parę ciekawostek. Otóż e, w ofercie Sony widać, że modele Full HD już tak naprawdę wymarły. E, nie zdziwię się, jeżeli to samo będzie u innych producentów, natomiast e, u nich póki co nie znamy pełnego line-upu. U Sony modele Full HD w tym roku będą jedynie do 49 cali, także nawet jeżeli te telewizory będą e, świetne i miały świetny stosunek ceny do jakości i Świetny kontrast, nie wiem, inne walory, no to wiadomo, że 50 cali raczej nikogo tutaj nie usatysfakcjonuje. Natomiast jest wiele modeli Ultra HD, i tutaj jest ciekawostka, jeżeli chodzi o najwyższą serię X93 i X94. W przypadku tego ostatniego jest dostępny model 75 cali, jest zapowiedziane, że jest on w stanie wygenerować jasność aż 4000 kandeli. 4000 kandeli, czyli e, czegoś, co w, w zasadzie przekracza możliwości e, HDR e, monitorów studyjnych, bo obecne monitory, na których się tworzy materiał, e, czyli na przykład Dolby, e, czy też e, Sony broadcastowe monitory, one uzyskują w porywach 1000 kandeli, czyli tyle, ile obecnie wykorzystał Samsung, ile wykorzystał Panasonic. I ile się uważało za tą pierwszą fazę e, HDR? Tutaj strony wyskoczyło nagle z informacją o 4000 kandeli i jestem bardzo ciekaw, czy będzie to miało jakieś realne przełożenie na te powiedzmy pierwsze 100 tytułów, które wyjdzie w tym roku: 100 filmów ultra HD, czy będzie dopiero do wykorzystania w przyszłości. Telewizory wykorzystują ciekawą technologię bardzo, cienkiej, bardzo cienkiego panelu, z bardzo cienkim dyfuzorem i ze specjalnymi diodami LED, głównie w układzie krawędziowym, natomiast najwyższy model będzie miał układ Direct także nie powiedziane, że, że, że będzie miał też wygaszanie lokalne i, i fantastyczną czerń Cóż mogę więcej powiedzieć? No, chyba niewiele, bo na tym tak naprawdę się skończyła e, konferencja. Jestem bardzo ciekaw tych telewizorów, e, natomiast jestem troszeczkę zniesmaczony tym, że tego Ultra HD Blu-ray'a nie zobaczyliśmy, no bo kurczę, wiecie, mamy 2016 rok w zasadzie i te blu raye i tak już są spóźnione moim zdaniem o co najmniej rok, a być może o dwa lata także tutaj nie pokazanie swojego modelu no słabo. Mam nadzieję, że szybko producent to nadrobi, bo, bo, bo po prostu szkoda by było. E, Dzięki za uczestniczenie tak, w dzisiejszych konferencjach i do zobaczenia jutro w relacji Stargów. Pozdrawiam.